Cześć, ja nazywam się Rocky Dogi i witam was w kolejnym odcinku z Damned. Dzisiaj jesteśmy sobie z Max Playerem. Hello! Z Hubertem Moszką. Dzień dobry. Z Czarnym Brodatym. Witam serdecznie. Oraz z Chuckenem. Jej, bardzo się cieszę. I mam lekki plagiat. Taki leciutki. Leciutki plagiat wyczuwam. Ja nie wyczuwam w mojej wypowiedzi żadnego plagiatu. I słuchajcie, ludziska, dzisiaj gramy w grę, w której nigdy nie grałem. I podobno to jest fajna gra, jest ciemna gra. I w sumie mamy 6 żyć. I jest może life mode. Może jeszcze wyjaśnij. W tym trybie nikt się tego nie spodziewał, nie? Ale Rocky wszystko wyjaśnił, ale nawet tytuł gry nie podał. A, to gramy tak. Damn! Gramy w grę Damn. Damn! Znaczy, u mnie... Damn, dude! U mnie ta gra się pojawiała już kilka razy i naprawdę bardzo dobrze się przyjęła, ale z taką ekipką jeszcze w nią nie graliśmy. O, dzięki. I wszystko mamy randomowe, będzie mapa randomowa, będą potwory randomowe. Hubert będzie randomowy, wszyscy będziemy randomowi tak naprawdę. Ja zawsze będę randomem. A ja sobie rozjaśniłem. Dobra, uwaga, odpalam, 3, 2, 1. Jeszcze nie, poczekaj, nie. No! The Hunt Hill Asylum. The Asylum, The Asylum. Będziemy, tak, będziemy. Nic nie widzę, bo nie wiesz, mam zmienić na grę, zaraz się pokażę. Będzie ciemno, będzie... Nie radzę, Hubert, minimalizować gry, bo ona się wtedy może Survivors. Wait for the boss to start the game. Recharge a lantern with batteries. Destroy woods with hammer or crowbar. Find the exit to escape. Hammer, crowbar. Tak, tak, si, senior. Crowbar. Ogólnie dla tych, którzy nie znają tej gry, wyjaśnimy bardzo szybciutko, na czym to polega. Mamy 4 ocalałych i jednego potwora. I ocaleni muszą oczywiście uciec z placówki, muszą po całej placówce szukać ukrytych kluczy. Poszczególne klucze otwierają poszczególne drzwi. A jak no używasz tych kluczy? Powiem ci szczerze, już nie pamiętam, ale... No, nie, lewym albo prawym myszki. To tutaj nic innego nie. Drzwi otwierasz tak jak powiedzmy gdzieś tam w Amnezji, że po prostu klikasz i przesuwasz myszką, nie? Dobra. A no, potwór stoi i frizuje się, ekran nic nie widzę tak, więcej. Wait for host to start ja muszę the game. Ja muszę zacząć, tak. Oh, ja naciskam Enter i zaczynam grę. No oczywiście, ten kto będzie potworem, no to ma jedno zadanie bardzo proste, zabić wszystkich, tak? O, a kto jest potworem? A kto będzie potworem, to zaraz się przekonamy. Okej. Okay. Started the game. Czarny. Czujność, cześć. Ty, jesteś lożką z grzywką fajną. Serio, jestem lożką? Kto to jest? Z kim jestem? Tutaj taki? O, jesteś ze mną. To jestem ja teraz, a ty jesteś, kto jest murzynkiem tym tutaj? Jesteś ja mrygam światem, takim... A ja też mrygam. Trochę Sebastianem z tego, Hubert. Z podwórka jesteś. Hubert, radzę zgasić latarkę, bo potwór może to robić. Jestem ja, to jestem ale ja. Ale ciemno, mogę sobie zwiększyć gamę trochę? Dobrze, Sebastianie. Ale ustaw sobie gamma na jeden. Adjustment. Ale to i tak gówno czy ci da. Mi się wydaje, czy czarny jest potworem? Tak. Tak, czarny tak. Zamknięte. Jak się otwiera te drzwi? To poczekajcie, ja sobie w takim razie ustawię na OBS. Czemu ja słyszę muzykę? Ustaw sobie, fuck. On tam gdzieś jest, Wiecie co, to nawet ja się wystraszyłem. Ja jestem ciekaw, jakim on jest potworem, nie? Ja sobie zwiększę tylko filtr na OBS, żebyście ludzie lepiej to widzieli. Dobra, ja zwiększę sobie pewną głośność. Ja okej. Głośność zgłośnić muszę, bo tak. Jezu, jakie dźwięki tu są. No, jakieś... zamknięte jest. Aż się posram, chociaż ja dopiero jeżeli ustałem. Ktoś go zauważy, to niech zda raport, jakim jest potworem, bo do każdego potwora... O Jezu, on jest duchem takim latającym, przechodzi przez ścianę! Jeżeli... Dobra, jeżeli jest latającym duchem, to nie możecie się... Jeżeli on jest w pobliżu, nie ruszajcie się, bo on wtedy was nie widzi. Aha, czyli trzeba na możemy używać latarki. Nie, możemy, ponieważ on jest fantomem. On się poruszy tylko wtedy, kiedy my ten, nie? Masz rację. Ej, masakra, sam się przestraszyłem was. Co to się stało? On z 4 życia! Ujej. Cześć! Kucni! Kucni! I co? I co teraz? No. On mnie nie widzi! O co tu chodziło? To jest ciężki potwór, to jest bardzo ciężki on potwór. On mnie nie widzi, Rocky, bo z nim marnuje wszystkie nasze życia. No właśnie, Rocky marnuje wszystkie życia. Ej, ale się respię, on od razu mnie zabija! No w... Jestem na spawn pointcie. Ja pier... Ale problem jest następujący, ja w tym momencie... Serio. Aha. A, okej, okay, Rocky stracił na wszystkie życia? Rocky, Urszu, jak mógłbyś tak zwalić? To może jednak zrobimy, że live mode, w sensie na wiecie.
No, że, może life mode, że jak ktoś zginie, no to się nie odradzamy. Dobra, to zaczynamy. Ale Hubert jest monsterem. O Jezu, ale wszyscy... Jest jasno. A, bo jestem potworem, dlaczego mam tak jasno? Wszyscy jesteśmy. Tak jest. Cześć, cześć. Wszyscy jesteśmy. Mi się w ogóle wydaje... Kim jestem? Że powinniśmy tego klucze. Nie mówić mu, że tutaj wszyscy jesteśmy. O, jestem księdzem. O, czekaj, rozgrzeszę cię, moje małe dziewczę. Ej, baterię znalazłem, co mam zrobić? Baterię znajdujesz... Flashlight. Najlepiej lepiej baterię, ich nie zbierać, już... lepiej ich nie zbierać. Nie da się. Nie, bo to jest coś takiego... Ja jeżeli... mogę być jakim potworem? Jak wygląda taki potwór, który ma takie fajne ręce i tak biega sobie? Słuchajcie, no przede wszystkim musimy stąd wyjść, czyli tak. Musimy znaleźć klucza. Ja ale w tych wazonach nie będzie? Już. Ale jak mam skakać, żeby... Ogólnie, ja już otworzyłem bateria. Latarki, to aha. Czasami jest coś takiego, że się podświetla... poświetlają się przedmioty. Tak. Czekaj, otworzyłeś drzwi? Gdzie jesteście? I to trochę nas ratuje. Ej, pomóżcie nam! Hubert, jako potwór musisz nawiedzać różne przedmioty i jeżeli my obok nich przejdziemy, to ty możesz słyszeć, uaktywnia się wtedy te straszaki. Nie mówcie, gdzie jesteśmy. No oczywiście, że nie. W pokoju. Bateryjka. Ja już znalazłem cztery klucze. Chłopaki, ej. Jezu, gdzie? To są jakieś drzwi, gdzie to jesteście? Są jakieś drzwi. No, o Jezu, dźwięk, gdzie? Znalazłem cztery klucze. Nie ja lubię tego dźwięku. Dźwięk słyszałem, Max, zostań się słyszałem. Zamknij te drzwi. Też pytanie, jakim jest potworem, nie? Ja już wiem, kim jest. Nie chcę wspinać się Lurkerem chyba jest. Wydaje mi się, że jest lurkerem. Czekajcie, ja muszę sobie cienie. Ja w sumie zmniejszę trochę jednak. To jest lurkerem. Medium. Dobra, zmniejszam do tylu. Dawajcie ludziska pod odcinkiem. 20 FPS-ów. Dawajcie ludziska pod odcinkiem informacji. No siema. Don't move. No siema. Nie żyję. What? Chodź tu. Nie, co? Porobieni. Ale mnie przestraszy. Jaki cheater. Ożnął nas. Co tu się stało? Ile dostałem osiągnięć nagle? W ogóle na początku szukałem, powiedziałem, że mogę rozkładać pułapki. Co za kraut? Co chodzi? A ja wiedziałem, że lurker potrafi rozkładać pułapki, dlatego... Każdy potwór może. Nie, ten nie może fantom. Tak. What the fuck? Fantom też chyba może nawiedzać. No. Ale kurde, no nie, fajnie się bawię. Będziesz się fajnie bawił, jak będziesz potworem. O, tak. O nie. Hubert znowu jest monsterem? Gotowi? O nie. Kto jest? Ja jestem monsterem? O nie. Wszyscy tak, są? Jesteś monsterem tak. Pod tabem, widać? Okej. Okay. O, jaki jestem! O, shit. Super, dobra. Ta rozgrywka... On jest krwawą Mary. O nie. Jak ją zobaczycie, nie patrzcie się na nią. Jak ją zobaczycie, to na nią nie... O, siema, kto to jest? Co za Murzyn? Murzyn, strykam do ciebie. Cześć. Ja też do ciebie pstrykam. Kto jest księdzem? To ty? Pedałkiem. Dobra. Jestem. A ty jesteś Murzynem, a ja pedałkiem. Super kombo. Dobra, Jezu. Ja biegam z czarnym. To źle brzmi. Dobra. Ja biegam z czarnym. Wyłożę darki, to będzie dobry pomysł, że biegamy razem. Nie wiem, co zrobić. O. No to włącza się tak, czy nie? Słyszę ją. Jak możesz mnie słyszeć? Taki płacz słyszałem. O Jezu. Nie, to nie jest tak. A czekaj, ty słyszałeś? Jezu. Cześć. Jaki retardowy płaszcz. O, siema laska, o, siema wszyscy. Cześć. Zgubiłem czarny. Ty, dawaj, ja ją biorę. Idź sobie, gruby czarny. Jest, ja ją biorę. Zboczeńcy. Ej. Jedno, iść ode mnie. Lasy do nas. Ej, no gdzie wy jesteście? Ty, czy ja coś tu znalazłem? Nie idź mogę. Sobie. Nie patrzcie się na nią. Ariolka, zostaw mnie. Ja pierdolę. Zgaś to! Ono tak się... Czy tylko ja nie słyszę dźwięków w grze? Teraz albo nigdy. Nie, ja się nie patrzę na nią, ja jestem tchórzliwy. A kto tutaj jest? Nikt? No kto? A kto nie, ona tu stoi. Cześć! Spierdoliłem mu! Ej, ty czarny, to ty jesteś, nie? To ja! Ja jestem Rocky Dogi! Witam was dalej w odcinku! Ja nie wiem, co mam aktywować. O! Idę! Czym tak będzie mam aktywować? Odwróć się! Chodź, księdzu! Co ja mam zrobić? Ej, gdzie idziemy? Ja poszedłem tędy! Szukamy kluczy! Ja niczego nie szukam, ja biegam! Nawet nie wiem, jak się otwiera drzwi. Lewy przycisk.
A można rozwalać skrzynię? Dobrze. Nie można. Nie. Dobra, szukaj. O Jezu, kogo wywaliło? Znalazłem jakiś klucz. Kogo wywaliło? Ktoś wbił do tego? Klucz i młotek mam, tylko nie wiem. Huberta wywaliło. O, Hubert. Dobra, przed kogoś się rozłączyłem. Dzień dobry. Dzień dobry, elo, elo, witamy w odcinku. O, kolejny donate. On tu jest. Max, to ona tu jest. I tańczy dla mnie. Ja nie wiem, czym ja tego najcha robię. Gdzie jest? Ile live będzie trwało? Nie mam pojęcia, ile będzie trwało. Jakim klawiszem ja rage'a robię? Prawy, lewy? Może pod R, jak rage. Prawym się teleportuje. What the fuck, co ty masz za moce? Super bohatera jakiegoś? Jeszcze powiedz, że masz pelerynkę i sobie latasz. O dobra, już wiem. Co to za rakowisko? Zgubiłem was wszystkich. No sorry. Ja też was zgubiłem. Ale się znajdziemy. O, cześć Marylka, posłuchaj, możemy się dogadać, dobra? Możemy się dogadać. Ja wiem, że to nie patrzy, nie wiem, że to osoba jest rejestrowana. Ale jak na ciebie patrzy, to znaczy, że jesteś ładny. Jak ty, możemy sobie pogadać, dobra? Możemy się dogadać. O, ale uciekaj stamtąd. Siema, kto to? Dogadam się. O, daj, widziałem ją. Maryla, gdzie jest? Rodowicz? Dawaj, uciekamy. Rodowicz. Maryla. Pierniczać. Czemu ja jestem sam? Jestem sam. Jestem sam. What? Jestem sam. Jesteś sam? Gdzie jesteś? Gdzie? Nie wiem, czemu zaraz, ja to sam. Nie mam. Gdzie jesteś sam? Nie mam. Chaken! Idzie do mnie! Chaken! Idzie do mnie! Kiecie! Idź, proszę taś. Cię! Taś! Do Chakena! Idę stąd! Nie ma bata! Maryla, posłuchaj, dogadajmy się, dobra? Czarny, ty masz Iron K'a. Dobra, czyli ciebie tam nie ma, Iron K'a znalazłeś. Tak. Kto tam, Maryla? Nie, tu nie ma wyjścia stąd. Kuber, o Jezu, kto to? Cześć. Cześć, to ja, masz. Cześć, księdzu. Dobra, ale ja jestem księdzem? O Jezu! Czy nie? Tak! Cześć! Co robicie? Co się stało? Co mój księdza spotkał? Zawału dostałem. Spotkałem księdza, tu krwawa Mary. Dobra, a w taki nie sposób mogę się otwiera. Spektajtować smutek. Nie można spektajtować? Nie, można. Ten potwora nie można. A nie, potwora. No a co byś chciał, potwora spektajtować? No, chciałbym zobaczyć, jak grasz. No. Znowu. Hubert, co ty robisz? Jak ty możesz? W chwilę mi się odłącza mikrofon. Więc muszę sobie ten, nie wiedzieć czemu. Może ty masz zbindo... A nie masz zbindo. No nie, Maryla, posłuchaj. Jeszcze donate'a dostałem. Ty, otworzę też donate'a. Daj już coś donate'a chociaż. No przeczytaj donate'a, tak? Przeczytaj. Otworzyłeś drzwi? Kakaka, czemu donate'y mają takie opóźnienia? Nie mam pojęcia, czemu donate'y mają takie opóźnienia. Ja tu leżę. Jakieś... Czemu tu leży... Coś jest to... Czemu? Nie wiem. Ktoś jest przy zwłokach Chakena? Dobrze, ja wiem. Nie! Cześć. Spadaj stąd, ksiądz. Ksiądz, idź stąd. Rozgrzesz go. Ogólnie to jest bardzo mała mapka. O Jezu, siema Nero. To jest okropnie mała mapa. No, łatwo was jak znaleźć tutaj. Jak coś znaleźć, jakąś broń, cokolwiek. Baterie, nie ma broń. Pistolet. Tu możesz tylko uciekać. Cicho, znaczy... zgaś latarkę. E, typie. Zgaś latarki. E, typie. Gdzie oni się pochowa? Czarnego zabiłeś? A nie. Nie, no porąbało cię. A na górze patrzcie na górze po lewej, jakieś item Python case. Pozdro od Pawła, o, dzięki Paweł z rajda. Dzięki wielkie Paweł z rajda. Dlaczego dobra, tu są słuchajcie, otwarte drzwi? Jakim cudem mam... Dzięki mam... wielkie, pozdrawiam cię, się rozumiem. Tego Iron Key'a, no. Co się stało? Iron Key, gdzie ja mam masz go użyć? Pozdro od Pawła. Kurde, ja się cykam. Ej, gdzie jest ta Maryla? Max, gdzie ty jesteś? Natychmiast powiedz. No. Nie, dobra, jest tu Max. Kurde, ale a czy ta Maryla ma jakiś ten, jakiś... Jakieś lepsze to widzenie, to jakieś jasniejsze? Po prostu się na nią nie patrz i gdy się na nią patrzysz, ona wtedy ładujesz łatwiej ładujesz widzi. Mi rage'a. I ładujesz mi rage'a. O kurde. Nie wkurzę się, Max, proszę. No, wolisz nie wiedzieć, to ładuje się normalnie okres menstruacji. I potem co? Się wkurza. Co? Wtedy, czy ktoś wtedy był tutaj?
Czy ktoś był tutaj? Nie. Ale jest ktoś może był tutaj? Zrajda. Ewidentnie kogoś tam widziałem. Nie no, Maryla, co ty? Nikogo nie widziałaś. Proszę cię. Widziałem to. O, dzień dobry! Dzień dobry panu. Pozwolisz, że cię zabiję. Nie, uciekaj, nie! O kurde, telefon tapnęło mnie. Skaż to, kurda! Skaż to! A ją tapnęło, tak przysiadłem. Zwiałem! Kurde, mogłem cię zabić od razu. No wlazłem w ciebie, chciałem cię przytulić, ale powiedziałem no nope! I uciekłem. A wystarczyło, żebym nacisnął A, bym cię mógł rozszarpać na kawałki. Gdzie jest to wyjście? Włożę po tych samych miejscach. No dokładnie, tu nic nie ma w ogóle żadnych tych. Musicie znaleźć odpowiedni klucz, który otworzy odpowiednie drzwi, który, za którymi znajdziecie odpowiedni klucz, który otworzy znowu dobra, odpowiednie tam. Drzwi. Dobra, tam, jak jesteś taki dobry, to znajdź nam ten klucz. I pomóż nam, no. Wiecie co, ja generalnie mam trochę kluczy, ale nie mam zielonego pojęcia, co ja w ogóle powinienem otworzyć. Drzwi. Musisz podchodzić pod różne drzwi i klikać na nie lewym i wtedy może się otworzą. Mhm. Ja myślę, dobra, gdzie mam iść? A ciemność, ja nic nie widzę kompletnie. Ciemność, widzę ciemność! Ciemność widzę! Jasne, to to nie, Maryla właśnie widzi? Nie właśnie go nie Maryla. No, chodź tu. Wiedziałem. Wiesz co się stało? Po prostu widziała mi się latarka i dzięki temu po prostu ona zaczęła migać. I dlatego mnie zobaczyłeś. A, widzisz? Pierdolę. A gdyby nie to, to byś kurczę nic nie widział. No, możliwe. Jak wchodziłem za ten róg, to mi właśnie mignęła latarka w pomieszczeniu. Nie, no, tu biegam z miejsca na miejsce i nic nie mogę kompletnie znaleźć, nie? Ogólnie mała podpowiedź dla tych, którzy żyją. Jeżeli kogoś zabiłem, jeżeli tego, kogo zabiłem, musicie od niego zabrać klucze, które on ma. Tak, to kamse. O, oj, siema, siema, wbijaj! Otwórz, bo mi tu mruga latarka i nie mogę nic zrobić. Nie mogę nawet wyłączyć. Nie, nie, uciekaj teraz stąd, uciekaj mi stąd, uciekaj mi stąd! Dobra. Co tu się dzieje? Ktoś tu... Czekaj, nie idź tam do łóżka tego. Jezu, nie idź do tego łóżka. Pozdrawiam, ha, ha, ha. Nie idź do tego tutaj łóżka. Tutaj nie ma nikogo, kurde. Ja pierdzielę. Tutaj jest... Tutaj jest ksiądz. O, weźcie, bo tutaj coś chyba jest na dole. Kurczę, no nie wierzę, nie? Tu nikogo nie ma. Chłopaki. Cip, cip. Znowu was tylko dwóch, no. Kurde, znowu mam ciemność kompletnie. Trzeba było baterię brać. Nie, ale to mam, ale to jest tak, że to randomowo tak mega ściemnia ekran. Co takiego? Podglądamy trochę Rokiego, co robi. O, mryga mi. Zgaś się, sukwo, zgaś się. Coś ci mryga? Nie. Nie mryga. Jedyną wadą tej Mary jest to, że ona tak wolno chodzi. I bardzo dobrze. Ja podejrzewam, że ona chyba lewituje, a nie chodzi. Chodzi, chodzi. Dobra. Okej, no dobra. Czy mnie ktoś zauważył? Co tu się dzieje? Coś tu chyba widziałem. Nic nie widziałaś tam, cicho. Dzień dobry. Halo? Ktoś tu jest? O! Jak ktoś ładnie tam świeci latarką. Kto to jest? Kto to jest? Panie. To jest Rocky? Rocky! Cześć! Rocky? Jak to spin? Kurde. What the fuck? Czemu tu mi jakieś ręce z podłogi latują? Ja nie będę nigdy dobrym aktorem. Kto został jeszcze? Nigdy nie... Kto mógł zostać? Czyżby tylko Hubert? Czy jest fourth person? Nie wiem, ja tu mi jakieś ręce z zombie wlatują z podłogi. A co chodzi? A ja wiem, co to jest! Nic nie widzę! To jest... Bo ja włączyłem opcję Insanity, tak? Że można wariować. Insanity? O matko. I co z tą wariacją, że... Czy na przykład machasz rękoma? No masz różne schizy właśnie. Możesz się zabić od razu. Ja właśnie mogę to wyłączyć. Mogę to wyłączyć później. What the fuck? Nic nie widzę kompletnie. Tutaj byłem, nie. O matko. Matko. Gdzie się Hubert szlaja? Kurna, no ja bym chciał coś znaleźć. Ciała jakieś. Ty chyba miałeś serio? Jakieś. Jeszcze żadnego ciała nie znalazłeś? Nic nie widzę. Ja chodzę po całej mapie i nie mogę cię znaleźć.
O, stary, jedziesz, jedziesz z gnojem. Cicho, cicho, bądź, ja patam pastety. Odezwała się paruwa. Ta paruwa na live. Zmarszczone paruwy wcina. Co za człowiek. No jak się otwiera te głupie drzwi? O, no lewy nie. Przyciski otwiera. To nie kliknąć tylko. Jak kliknąć? Lewy najpierw klikasz, żeby w całą klawiaturę kluczem. Na przykład, nie żeby wiem. Sprawdzić, czy masz klucz do tych drzwi. He. Top, co to było? O, co, nie, nie mrugaj teraz, top nie kek. Mrugaj teraz! Top kek. Czy on nie widział? Na 100% nie widział, bo się śmieje. No coś ma na razie. Dogadajmy się. No nie mrugaj mu! No nie biegaj już szybciej! Tobie. Nie mogę się odpalnąć latarką czy coś. Już po tobie. Schowaj się w kiblu! Nie. Nie o, dobrze, że no mi mówi. O Boże. Nie zauważy mnie tu. Nigdy mnie tu nie znajdziesz. Przekonamy się. Gdzieś jest? Tędy pobieg na pewno. Będzie kurna, mnie problem. Zaraz teleportuje znowu, no. Zaraz zacznie ci migać. Jep. Obróć się w jakąś stronę taką... Taką, wiesz... Bardziej sensowną. Tak. Na przykład w stronę podłogi. Ja nie mogę na to patrzeć, bo nic nie widzę. To jest najgorsze. Hubert. Jedziesz! No cześć! Siema! Chodź tutaj! Dajesz go! Kurna, no nie, jest tu jest ślepa dupa. O nie! Ślepa dupa! Tędy mogę iść. Ślepa dupa! Coś ty zrobił! Ooo! No otwieraj się, gówno! No, na dole, daj kontrol nie, jeszcze. Jezu, to są jakieś kurde. Te... Ręce mnie trzymają! Zostawcie mnie ręce! Muszę wyłączyć te schizy chyba. Zostawcie mnie dobra, ręce. Dobra, skowam się tu na fumencik. Następnie ludzie wyłączę schizy. Muszę odpocząć, bo tu się palę. No kurde, odejdź ode mnie. Palisz? Teraz nie wiem, gdzie ty poszedłeś. Tutaj? Dajesz, tak. No i próbuj to otworzyć, lewym. Nie mogę! Kurna, bo trzeba do tego jeszcze jakiś okien. No uciekaj, bo się ty. Nie okien, tylko... Musisz znaleźć kluczy. Zwłoki i od nich zabrać klucz. Bo znalazłem od... już! A znalazłeś ją. Kurna! Ciemność! Musisz się jak najszybciej zabić, bo jeszcze mi uciekniesz ty. Śmieszna, bo Maryla wygląda tak słodko, a straszno, bo uciekasz, bo boi ci się złapie ci za plecy. No cóż zrobisz. Albo za coś życie. Innego. Życie! Właśnie. Pisze najlepsze historie. Dajesz, uciekniesz mu. Jedziesz. Jak się wiksuje twój ekran. Gdzie on jest? Miałeś coś ci mrygało. Bierz to. Bierę nie było nic. Tą baterię miałeś. No ale już zebrałem ją. To, że mówisz ciszej nie sprawi, że ja cię nie będę tutaj, wiesz. Będziesz nie słyszał, nie. Kurde, zaraz mnie tepnie, no. A ty możesz? O, no dobra, jednak nie. Fuck! Najgorsze jest to, że jak mnie tepa, to ja kompletnie tracę orientację, nie? Gdzie ja jestem w tym momencie? No, no na taką małą mapę. Niby. No bo ja ogólnie mam coś takiego, że mam taką umiejętność teleportowania się, ale no, zabiera mi to, że tak powiem, te ładowanie rage'a. Otworzyłeś drzwi z stalowym, ironowym kluczem. Ale jeżeli się mnie tepa przez dłuższy czas, to gra mnie sama tepa wtedy. Pan planujemy jeszcze na dzisiaj Garth Modam, panowie? Może. Miałem pytanie w donacie. No odcinku to maybe. Dziwnie będzie wyglądało. Maybe. Planujemy kolejny odcinek z Garth Modam? Tak, Hubert, za 2 tygodnie. Pokaż się, no. Cicho tam. Pokaż się. Jesteś. A, Jezu, mrugnęło mi coś przed oczami, jakiś jumpscare, kurna. No, otworzyłeś jakieś drzwi taki... stalowym kluczem. Dobra, zabij mnie, bo nie mogę tutaj żyć. Mi się tu nie da otworzyć. Czy jeszcze możesz żyć? No przecież otworzyłeś jakieś drzwi i odlazłeś. Jakżeś biegł na nią. Jest. Co to było? Boże drogi. Kabu. Wow. Brzydka jesteś i ty. Ale wyłączę te inscenity tak. Chyba. That was scary. To jest kiepski. That was scary.